zdrowia, szczególnie dla normalnych. Trzeba by było się zastanowić, ilu normalnych jest wśród demokratów, albo ile jest normalnych demokratów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, bo komuniści, lewacy, marksiści po prostu ukradli demokratom partię demokratyczną. Te wszystkie polityczne, taki polityczny światopogląd demokratów w zasadzie na taki hardkorowy, betonowy komunizm. No i teraz jest to wprowadzane. Jest to wprowadzane rękoma dziadka, który kiedy wchodził do polityki, no to wykrzykiwał do 62-letniego polityka, że jest najwyższy czas, żeby ten polityk poszedł na emeryturę. No i Joe Biden w zasadzie jest w polityce 50 lat, no i nieustannie szedł z wiatrem, no a teraz został wystawiony na kukiełkę, która jest poruszana sznurkami. No ale gdzie są obywatele? Gdzie są demokraci? Gdzie są ludzie, którzy głosują na tych ludzi? No, dużo do kongresu dostało się komunistów muzułmańskich. Omar z Somalii, no to ona jest w Minnesocie, ona tam Ameryka przyjęła powiedzmy 200 tysięcy Somalijczyków, no i ona jest automatycznie wybierana. Niedaleko Detroit było takie polskie miasto, no to teraz tam wygonili tych wszystkich Polaków, nie pamiętam jak to się nazywało to miasto, no ale tam jest w zasadzie już całe miasto jest arabskie, wybrali cały zarząd miejski, jest muzułmański, teraz stamtąd trafi sporo, za parę lat zacznie trafiać do kongresu, no bo to się wszystko rozprzestrzenia. No i cała ta Ameryka, można powiedzieć, która była tworzona przez 300-400-500 lat przez Europejczyków, no zaczyna być wymieniana. Zaczyna być wymieniana, no i bardzo często rękoma białych Amerykanów, którzy nienawidzą Ameryki. No i szczególnie też jest wymieniana, czy zmuszana do wymiany przez czarnych ekstremistów, którzy też nienawidzą Ameryki. No, dużo też jest białych ekstremistów, którzy nienawidzi Ameryki, no ale oni nigdy nie zamieszkali w Izraelu, tylko mieszkają w Ameryce. Modne stało się nienawidzenie wśród aktorów, filmowców, no, środków przekazu. To jest coś, co jest straszne. To jest straszne. No i to powinno pobudzić jakiegoś przemyślenia demokratów. To wszystko trzeba, normalni demokraci, jeżeli głosowaliście na demokratów, na Bidena, no to chyba wiecie, że z Bidenem, no to zrobiliście pomyłkę. No ale jeżeli w następnych wyborach będziecie głosowali, no to musicie zacząć patrzeć, na kogo głosujecie. No bo niestety wybieracie ekstremistów, którzy doprowadzają Amerykę do totalnego upadku finansowego, no ale można powiedzieć też społecznego. Społeczeństwo teraz jest tak rozdwojone, jest tak wściekłe. No bo w zasadzie kiedyś komuniści no to walczyli o robotników i chłopów, a teraz nawet socjalistyczny magazyn amerykańskich socjalistów, czyli Jacobins, czyli Jakobini. No Jakobini, no to byli ci powiedzmy zabójcy, mordercy, rewolucjoniści francuscy z tej rewolucji paryskiej. To te wszystkie te gilotyny, które szły. No ja jest taki magazyn socjalistów amerykańskich, no i oni doszli do wniosku, że socjaliści powinni dbać o robotników, o ludzi pracujących miast i wsi amerykańskich, no a przestali
można powiedzieć, popierać, czy dbać o ludzi pracy. No i wzięli się za tą, za politykę tożsamości osobowej i za zwalczanie rasizmu. Te ekstremalna lewica, ekstremalne te lewactwo i ta wojna kulturowa, no szczególnie wśród nauczycieli przez ostatnie 30-40 lat jako nauczyciele, no to była jakaś taka selekcja negatywna, można powiedzieć, ale tam szli ludzie z jakąś misją do spełnienia, marksistowską misją do spełnienia, no i cały ten marsz przez instytucje wypełnił się tym, że nauczyciele, no to są 95% nauczycieli, no to jest typowi marksiści, typowi socjaliści, no przede wszystkim trzeba pamiętać, że nauczyciele to jest budżetówka. Oni żyją z podatków, którzy ludzie płacą, no i oni uwielbiają państwo, oni uwielbiają wielkie państwo, uwielbiają wielki rząd. I oni wychowali młodzież do tego stopnia, że generacja, to pokolenie po tej fali powojennej, czyli generacja X, Next, w których najstarsi dzisiaj mają 39 lat, no bo oni tak chodzili do szkoły, no to 70% z nich uważa, że musi być wielkie państwo, wielki rząd, który zapewni wszystko. No to jest dzięki temu, że nauczyciele w nich wpychali to, a oni zasysali to przez 30 lat. No i najgorsza z tego nauczenia to jest ta krytyczna teoria ras. No i to, dlaczego to jest to? To jest problem, że to można porównać do chińskiej rewolucji kulturowej w latach 1960, kiedy tam młodzież niszczyła, poniżała swoich rodziców, swoich dziadków, zwalczała najróżniejsze rzeczy, które marksiści kazali im zwalczać. No i w Ameryce dzisiaj jest to samo. Można to porównać też do tego terroru francuskiej rewolucji. No tam to krew się lała na lewo i prawo. No i jakoś pośrednio można też porównać ich do Purytan, czyli ci, którzy przyjechali do Ameryki tam w latach XVI wieku, wierzyli w te swoje przekonania religijne. No i dzisiaj mamy właśnie to lewactwo, to jest pewnego rodzaju wiara, to jest pewnego rodzaju religia. Te cała ta wiara w ten koniec świata środowiskowy, koniec świata przez tą pandemię, te wszystkie nakazy, rozkazy, no to są dyrektywy komunistyczne, bo rozkazujące, no ale też pewnego rodzaju kultu. No, w każdym kulcie to jest tak, że jest jakieś tam niebo czeka na tych ludzi i uważają, że przyjdzie jakieś wybawienie. No a wśród dzisiejszych komunistów, wśród dzisiejszych tych wybudzonych lewaków ochrony środowiska, no to tylko jest smród, brud i ubóstwo i kamieni kupa. I oni nic nie przedstawiają pozytywnego, no ale wbijają w ludziom w głowy po prostu ten czarną przyszłość. Rodzice się obudzili również. Wśród demokratów się zaczęli orientować, co to się wszystko dzieje. No, zaczęło ich denerwować, tak? Te nakazy maskowe, szczególnie dla dzieci, które są bardziej odporne. No, dlaczego dzieci są bardziej odporne? No, dzieciaki są ogólnie odporne, no bo na grypę chorują około 8-9 razy w roku, także dzieciaki w szkołach, no to zawsze jak nie są zasmarkane, to będą zasmarkane albo były zasmarkane i te wszystkie wirusy, grypy, no to dzieciaki są nieustannie w jakiejś takiej formie
zapalenia, dorośli nie chorują tak często, nie łapią tej grypy, tylko raz albo dwa razy w roku średnio. W Ameryce rocznie umiera około na grypę 40-50 tysięcy, także nikt o takich liczbach nie mówi, ale tyle umiera. Około 10 milionów ludzi choruje. Także cała ta pandemia, cała ta panika, to w porównaniu do grypy, no to nie jest coś jakiegoś strasznego. Ludzie przestali chorować, czy tam umierać na raka, na jakieś inne rzeczy, bo wszyscy zaczęli umierać na COVID. CDC przyznało się, bo kiedyś mówili o 600 tysiącach zgonów, no ale to było 600 tysięcy zgonów z COVID-em, czyli jak ktoś zginął w wypadku motocyklowym, a miał COVID-a, no to pisali, że on miał COVID-a. Jak ktoś zapił się na śmierć i miał COVID-a, no to też podawali go jako COVID-a. No to jest perfidna i wredna statystyka, no bo powinni w zasadzie powiedzieć, że przyczyną było coś innego niż COVID, no ale podawali z COVID-em. Także oficjalne dane, że bezpośrednio od COVID-a, no to w Ameryce umarło około 15 tysięcy. Codziennie w Ameryce umiera 10 tysięcy ludzi. No dlaczego? No bo jeżeli jest 330 milionów ludzi, 1% umiera rocznie, no bo powiedzmy przy średniej życia 70-80 lat, no to statystycznie wychodzi, że to umiera 3-4 miliony rocznie, a 3-4 miliony rocznie na 365 dni, no to jest około 10 tysięcy. Także rodzice zorientowali się, że te maski dla dzieci to jest kompletna paranoja. Całe te książki, które są w bibliotece, no w niektórych bibliotekach, no to są książki o transwestytach, o aktach seksualnych transwestytów, no i to jest w bibliotece dla dzieci 12, 13, 14-letnich. Jak jeden z rodziców w Virginii chciał czytać część tych rozdziałów, no to w zasadzie wyłączono mu mikrofon, no bo nie chcieli, ta rada szkolna i ci nauczyciele nie chcieli, żeby inni rodzice słyszeli, co się dzieje. No jak ktoś by zaczął czytać tą książkę na przykład na YouTube, no to od razu byłby cały ten filmik zostałby zlikwidowany. Także to są tak poważne sprawy, ale też rodzice zaczęli kwestionować, co jest tam nauczane, no bo zamiast matematyki, geografii, historii, angielskiego, no to są nauczane jakieś idiotyczne rzeczy, no ale to jest przez związki zawodowe. Związki zawodowe po prostu opanowały to. Rady szkolne to są wybierane, to do rad szkolnych to wybierali tych, które związki zawodowe polecały. Rodzice w ogóle nie przychodzili, nie patrzyli, nie mieli wpływu na to, no i dzieci zostały ukradzione. Czy interes ucznia jest najwyższy? No nie, no niestety nie jest. Cały ten system edukacji publicznej w Ameryce, no to jest jeden wielki kryminalny kartel. To jest jedna wielka sitwa, to jest jedna wielka zmowa. Kiedy rodzice się zorientowali, co to się stało, no to powstała jakaś taka energia w nich wszystkich, jak ta bardzo dynamiczna energia, no i oni teraz, kiedy patrzyli, co dzieci są uczone na Zoomie, co tam się dzieje, cała ta indoktrynacja komunistyczna, no to usłyszeli na własne uszy i zobaczyli, że dzieciaki są po prostu wykolejane. No większość ludzi w Ameryce, no to ma w pracy to samo, te wszystkie szkolenia, te wszystkie przekazy, te upomnienia, wyjaśnienia i tak dalej na temat relacji męsko-damskich, no to można zrozumieć, ale relacji rasowych, to wszyscy dorośli mają to w pracy. No i oni, rodzice zobaczyli, że to jest taka sama manipulacja i
propaganda w szkołach. No, co te dzieci mogą o tym wiedzieć? No, dzieciaki jeszcze są niewinne, ale już są pompowane w ten sposób, że są nauczane, że jest biały indywidualizm i jest kolorowy kolektywizm. Tak, także, że to już ta cała nomenklatura, to całe nazewnictwo to pokazuje, że kolektywizm komunistyczny jest dobry, kolektywizm kolorowych jest dobry, a indywidualizm białych jest niedobry. Tak, także jak się posłucha czegoś takiego, to po prostu ludziom włosy dęba stają, no bo powinniśmy być równi, powinniśmy być traktowani równo, niezależnie od koloru skóry. A teraz ludzie są szufladkowani ze względu na to, w jakiej rodzinie się urodzili, w jaki mają kolor skóry i tak dalej, i tak dalej. No to już się zaczęło w latach, to już dawno się zaczęło. To była taka książka w 2019 roku, kiedy wojna kulturowa przychodzi zabrać wasze dzieci. No i tam właśnie jest ta rozpiska na temat tego, że cała ta patologia polityczna dorosłych, no to zainfekowała już młodych. Ci nauczyciele zainfekowali i zaczynają produkować nowych aktywistów społecznych. Od 2014 roku no to zaczęło się właśnie w szkołach ta polityka tożsamości rasowej, tożsamości seksualnej, tożsamości nawet ludzi z inwalidzkiej. Także podkreślali, zamiast jakiegoś zjednoczenia, wymieszania, w Ameryce zawsze był taki, starano się zrobić ten bigos amerykański, no a później, a teraz już wszyscy są rozdzieleni. Każda grupa językowa jest rozdzielona, każda grupa socjalna, etniczna jest rozdzielona. No to nie pomaga. To nie pomaga jakoś złączyć, nie pomaga zjednoczyć, nie pomaga w tym, żeby mieć jakiś wspólny mianownik. Do tego doszło, że nawet takie rzeczy jak indywidualizm, no to już jest tłumaczone, że to jest nadrzędność białych. Obiektywność, no to, że to jest nadrzędność białych. Przywiązanie czy szacunek dla słowa pisanego, no to jest nadrzędność białych. No to już jest głupota. Zaczęto tłumaczyć, że matematyka jest nadrzędnością białych. No z czego to wynika? No wynika to z tego, że statystycznie powiedzmy nie ma tak dużo studentów w matematyce. No i część tych polityków, tych politruków dochodzi do wniosku, że jak czarni nie są dobrzy w matematyce, no to jest, to trzeba to zniszczyć. No to straszne to, co się dzieje. Do tego jeszcze doszło, kiedy George Floyd, bandyta, zginął po tym, jak dawał 20-dolarówkę Hindusowi w delikatesach. No to komuniści wybrali ten moment, no i po prostu zniszczyli Amerykę. No zobaczymy, co będzie w 2022. Rodzice dochodzą do porozum, do głowy poszli. No i ci umiarkowani, najbardziej są ważni umiarkowani demokraci, muszą zdecydować. Także jeżeli jesteście demokratami i nie poczuwacie się z tym totalnym lewactwem, zacznijcie głosować. No jeżeli macie jeszcze coś wspólnego z demokratami, to nie zgadzacie się, to nie idźcie głosować, ale zostańcie w domu. Najlepiej, jeżeli byście zaczęli się zastanawiać nad wartościami konserwatywnymi. To dużo by pomogło. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.